a ja ostatnio czytałem sobie i rozważałem Jeremiasza. Zatrzymałem się na drugim rozdziale, 14 wersecie, jak zacząłem sobie to rozważać głębiej. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Czy Izrael, czy duchowy Izrael, czy Kościół jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? I tak, wiecie, przed moimi oczami stanął obraz dzisiejszego Kościoła, pobitego, pozbawionego miejsca wpływu. Kościół, który praktycznie nie zarządza, tak? Zacząłem się zastanawiać, sobie tak rozważać kolejny raz, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Kościół dzisiaj ma taki wielki wpływ? Co się dzieje z tymi słowami? Daje ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, tak? Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Oto idźcie i czyńcie, tak? Ja i Jezus jedno jesteśmy. Gdzie to jest w praktyce? Gdzie to jest? Ja sobie rozważałem i jeden z powodów, na którym chciałbym się dzisiaj trochę bardziej skupić, tak? To jest brak świadomości Twórcy i brak tworzenia z wiarą i tworzenia w autorytecie. Brak świadomości Twórcy. W ogóle jedno z imion Boga, jakimi przedstawiło się nam na kartach Biblii, że tak to nazwę, tak? To imię Elohim. W zasadzie to słowo Elohim to jest liczba mnoga. Ona nie oznaczała tutaj, nie miała oznaczać wielobóstwa, ale najwyższego Boga, najwyższego Pana, najwyższego sędziego, tak? Elohim Bra, czyli Boga, który stwarza, Boga, który tworzy, tak? I tym imieniem w zasadzie przez cały początek Biblii Bóg nam się przedstawia, jeśli chodzi o pierwszą księgę Rodzaju, tak? Chciałbym się skupić teraz na tym, tak naprawdę, co cechuje tworzenie według Bożego standardu. Co cechuje takie tworzenie? Pierwsza taka cecha to kompletność. Kompletność. Kiedy przeanalizujemy sobie pierwszy rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, nie będziemy teraz tego czytać. Znacie to zapewne doskonale, ale zachęcam Was do tego, żeby pochylić się nad tym głębiej. Zwróćcie uwagę, że tam nie ma żadnych dziur. Tam nie ma żadnych pominiętych czy zapomnianych rzeczy, tematów. Bóg przewiduje wszystko. Jest to doskonały plan, tak? I on wiedział, że to było dobre. Wiecie, mnie to dzisiaj w ogóle zastanawia, tak? Jak czasami, jak patrzę, wiecie, jest taki kierunek. Bóg a nauka, nie? Naukowcy stawiają taką tezę, tak? Że tłumacząc pewne zjawiska, tak? W sposób naukowy, to że to w ogóle zaprzecza istnieniu Boga, tak? Odkrycie jakichś, nie wiem, nanotechnologii czy czegoś, że to powody mnie to jeszcze tylko bardziej jakby fascynuje, tak? Z czego to wynika? Wynika to z wypaczonego obrazu Boga i z wypaczonego w ogóle obrazu Ojca. Stworzenie jest kompletne. Wiecie, ja zanim zdecydowałem się na, myślę, że między innymi też do tego, na założenie plantacji drzew. Tak często jak po swoim nawróceniu przyglądałem się takim drzewom. Wiecie, jaki to jest w ogóle kompletny materiał, tak? Z jednej strony jest piękny, daje cień, daje odpocznienie, możliwość pracy, budowy domu i zarobkowania, tak? Taki obieg wody, tak? Tu pada, tu się skrapla, tam paruje. To są kompletne rzeczy. Kompletne rzeczy. Do tej kompletności towarzyszy też dokładność, staranność i dbałość. Wiecie, jeśli ja dzisiaj coś tworzę, ja się modlę, podejmuję decyzję i postanawiam, aby to było kompletne. Bo ja wiem, że to może być kompletne. I ja chcę, żeby to było kompletne. Drugą taką cechą tworzenia
według Bożego standardu jest porządek. Z czym się wiąże porządek? Porządek wiąże się z brakiem jakiegokolwiek chaosu. Jakiegokolwiek chaosu, wręcz przeciwnie. Tworzenie według Bożego standardu jest odpowiedzią na chaos, który zapodał ziemi diabeł. Jest odpowiedzią. Jest odpowiedzią. Bóg ustanowił porządek nad chaosem, który zapodał wcześniej ziemi diabeł, tak? On to ustanowił. Tak? Wiecie, i jest dużo niezrozumienia w tych rzeczach. Pamiętam, była taka kobieta, taka siostra. Przyszła kiedyś do nas do kościoła w bardzo ciężkim stanie. Tak się akurat złożyło, że my z Jolitą pojechaliśmy do niej do domu pomagać jej w listych rzeczy. Zapisywaliśmy 10 zdań, które ma mówić, bo nie była w stanie funkcjonować. Była w totalnym chaosie i tam było jeszcze kilka innych rzeczy. Więc zostawiliśmy jej instrukcję, byliśmy z nią w kontakcie. Po 2 czy 3 tygodniach ona doszła do siebie, przyjechała, pokazała, w jakiej jest dobrej formie. Teraz po 3 tygodniach zobaczyłem, że wraca do takich rzeczy, że chaos jest świetny, poruszanie się w chaosie. I ta do mnie zadzwoniła. Powiedziała, nie rób tego. Chaos nie jest od Boga. Oczywiście ona już odżyła, ona tego nie potrzebowała. Za kilka miesięcy wróciła do tego samego stanu. A propos chaosu. Bóg ustanowił porządek nad chaosem, więc to, co cechuje tworzenie według Jego standardu, to porządek. Mądrość. To jest trzecia cecha. Wiecie, wszyscy mamy w naszych duchach pełnię mądrości, tak? Wiem o tym doskonale, że mamy zmieniać swoje myślenie, tak? Że mamy przemieniać swoją duszę, tak abyśmy mogli tą mądrość uwalniać. Jak dla mnie cenna jest mądrość? Powiem to w ten sposób. Wiedział to Salomon, wiem to i ja. Ja bardzo często modlę się o mądrość mojej duszy. O mądrość mojej duszy. Wiecie, moja modlitwa często brzmi tak. Ja się modlę o niezakłócony transfer z ducha do duszy, tej mądrości. Ale co jest ważne? Co jest skutkiem takiej modlitwy, kiedy ja się modlę o niezakłócony transfer z ducha do duszy? To się nie dzieje w jakiś taki enigmatyczny sposób. To właśnie odpowiedzią na tę modlitwę jest to, że Duch Święty pokazuje mi przeszkody w mojej duszy. Przeszkody, które powodują, że w danym temacie ja do tej pory nie poruszałem się w mądrości. Tak? Przeszkody. To nigdy nie jest enigmatyczny sposób. Modlę się o transfer z ducha do duszy. Niezakłócony. Odpowiedzią są błędy. Jestem w stanie w nie uderzyć. Jestem w stanie zareagować. Tak. Zawsze jest taka interakcja. W przypowieści Salomona w 3 rozdziale w 19 wersecie czytamy, że Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Czyli jeśli ja nie będę zmieniał swojego myślenia, jeśli nie będę brał na warsztat swojej duszy, to ja mogę naprodukować głupot. Wiecie, jak to się ma w ogóle, na przykład do takich często religijnych test w ogóle, które a propos tworzenia praktycznie nic nie mówią, a jeśli już mówią, to że można stworzyć tylko to, co jest zgodne z Bożą wolą. No nie. Ja wam kiedyś już opowiadałem o chociażby z mojego życia, tak? I okresu przejściowego, że tak powiem, jak powstawał Karolbajn, tak? Kiedy budowałem Karol Pajka, tkwiłem w pewnym błędzie. Duch Święty skorygował mnie, że chciałem zakopać swój talent.
Mówiłem do innych, jak ważne jest zarządzanie talentami, natomiast chciałem zachować swój talent. Pod wpływem tego błędu i systemu ucieczkowego, w którym wtedy tkwiłem, zbudowałem coś, co samo w sobie nie jest złe. Też uważam, że jest dobre. Ale nie było to dla mnie. Dalej, przy powieściach Salomona w 8 rozdziale, w 11 wersecie jest takie słowo: żadne klejnoty nie dorównają mądrości. Że to jest bardzo, bardzo mądre. Bardzo mądre, tak? Bo mądrość daje nam nieograniczone możliwości. Między innymi do tego, aby mieć pieniądze. Ona jest nie dorównajmy żadnej klejnoty, nawet te najbardziej drogocenne. Pieniądz umożliwia wszystko, tak? A więc pieniądz umożliwia wpływ. Pieniądz umożliwia wpływ, realny wpływ. I to jest niereligijna, brutalna, humanistyczna prawda, tak? Bądź mądry, trzaskaj kasę i zwiększaj swój wpływ. Bądź mądry. Miej pieniądze i zwiększaj swój wpływ. Przede wszystkim na ten otaczający nas, świat. Tak? I kiedy wracam sobie, bo tak rozważałem sobie, tak jak powiedziałem, Jeremiasza 2,14, tak? Czemu więc Kościół stał się niewolnikiem, tak? Między innymi dlatego, że jest często zalękniony i wycofany. I biedny, tak? Jezus uzbroił Kościół, ale Kościół stał się tak uduchowiony inaczej, że się sam rozbroił. I to bardzo lubię takie, wiecie, praktyczne rozmowy. I bardzo wiele osób mówi: tak, ja to rozumiem, mamy mądrość, tak. Kiedy widzę, że ktoś tak naprawdę nie przyjmuje tego na poziomie serca, w ogóle nie wierzy w te słowa, nie wierzy w to, to czasami trochę prowokuje. Mówię: wierzysz, że mądrość mieszka w tobie? Tak, ja wierzę. A nie masz teraz kasy? No nie mam. Ale potrzebujesz mieć tej kasy, tak? No tak. To może być dzisiaj do milionerów. Stworzyciel nieba i ziemi. Największa mądrość mieszka w tobie. Trzaśnij dzisiaj bańkę. Wygraj. No jak to? Przecież mądrość mieszka w tobie. Panie Hubercie, chwileczkę. Tak? Jahwe, A, B, czy C, czy D? C ostatecznie, panie Hubercie. Wiecie, przyjęcie tego realnie, tak, życie tymi słowami na poziomie serca i wiary jest bardzo ważne. Jest mega ważne, tak? Wiecie, przy temacie mądrości kiedy jesteśmy przy temacie mądrości, ważne jest w ogóle też to, z kim współpracujesz. I chciałbym, żebyśmy przeczytali taki przykład z drugiej Księgi Królewskiej. 17 rozdział. Od 29 do 33. Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlił. I tak Babilończycy stworzyli sobie Sukot Benota, Kutejczycy stworzyli sobie Nergala, Hamatczycy stworzyli Ashimę, Awejczycy stworzyli sobie Nibhaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś spalali swoje dzieci dla Adremeleka i Anameleka, swoich bogów, tak? Oddawali cześć Panu i ustanowili sobie spośród siebie kapłanów dla świątynek na wzgórzach i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynach na wyżynach. W zależności od tego, z kim współpracujemy. Czy realnie współpracujemy i chodzimy z Duchem Świętym? Czy jednak Lucyfer ma wpływ? Ma wpływ na to, jak żyjemy, tak? Takie rzeczy tworzymy. Diabeł sam w sobie niczego nie stworzy. On nie jest w stanie niczego stworzyć. Ale jeśli ogarnie nasze dusze, tak? To możemy tworzyć rzeczy, które nie oddają chwały Bogu. Tak jak tamte ludy. Oni z jednej strony czcili Jahwę, tak? Ale w praktyce mieli kupę bałwanów i kupę bożków, którzy realnie, tak,
zajmowali to pierwsze miejsce w ich życiu. Czwarta cecha tworzenia według Bożego standardu to przepływ życia. W pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 7 wersecie czytamy, że ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. I tchnął w nozdrza jego dech życia. Życie to taka waluta rzeczywistości duchowej. Jeśli siejesz życie, zbierzesz życie. Jeśli siejesz śmierć, zbierzesz śmierć. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć głębiej, ale znajdując się w pewnej sytuacji, tak? Ja wiem, że przez coś płynie życie, jakby życie we mnie mi to potwierdza, czy to życie nie płynie. Wczoraj tak rozmawialiśmy z Wiktą, jak wracaliśmy z przyjaźni do Bramy, po takich ogrodów, które mieliśmy, między innymi ogrodu jednych naszych sąsiadów. Wiecie, my mamy taki, na pozór, taki piękny ogród. Zawsze taki przystrzyżony. Wszystko jakoś tak rzędem zasiane. Wszystko poukładane. Tylko jakoś tam jest kurczę jeden problem. Tam w ogóle życia nie ma. A ten ogród jest obrazem ich małżeństwa. Na pozór wszystko jest dokładnie tak samo. Jest pięknie przystrzyżone i poukładane. A tam nie ma życia. Tam nie ma życia. Przepływ życia jest bardzo istotny z perspektywy tego, co tworzymy, tak? Abyśmy tworzyli rzeczy, przez które przepływa życie. Kolejna, piąta cecha, piąta rzecz to tworzenie w autorytecie. W autorytecie. To jest mega ważna rzecz. W tym kościele praktycznie na każdym spotkaniu jest o tym mowa, więc ja nie będę wchodził to teraz głębiej, ale świadomość dziedzictwa krzyża. Dziedzictwa. Czyli tego, co wykonało się na krzyżu. Jaki to ma związek z naszym życiem. Jaka jest nasza tożsamość teraz, kiedy narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha, tak? Świadomość sprawowania władzy. Sprawowania władzy. To są mega ważne rzeczy, tak? Oczywiście zjednoczenia z Bogiem. To jest bardzo ważne do tego, abyśmy, mając świadomość tego autorytetu, właściwie podchodzili w ogóle do kwestii tworzenia. W Izajasza 32 rozdziale, w 20 wersecie odnajdujemy taki fragment. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Woły i osły wszędzie puszczać wolno. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą. Nad każdą wodą możemy siać. Mamy władzę. Mamy władzę i możliwość siania wszędzie. Wszędzie, nad każdą wodą. W 5 Mojżeszowej, 2 rozdział, 7 werset. Czytamy dalej. Gdyż Pan, Twój Bóg, błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. W dziele rąk Twoich. W tym, co tworzysz. Poprzez swoje ręce. Bóg Cię błogosławi w tym. W dziele rąk Twoich. To, co mówiłem wcześniej, Jeremiasza 1,10, tak? Daję Ci władzę nad narodami, nad królestwami. Z czym to się wiąże? Ze zdecydowaniem. Śmiałym działaniem, tak? Z dużą zdolnością decyzyjną, w ogóle z odważnym występowaniem. Ale pierwszym elementem jest budowa swojej świadomości. Oglądanie siebie w krzyżu jako dziedzica krzyża. Wiecie, ja niejednokrotnie o tym mówiłem. Ja uwielbiałem i nadal uwielbiam to robić. Rozważam dzieło krzyża. Rozważam dzieło Jezusa dla mnie. Wiem, kim jestem. Wiem, że jestem nowym stworzeniem. I przyglądam się w każdym elemencie krzyża. I wiem, że oddaję mu chwałę, kiedy rośnie moja świadomość.
co mogę, gdzie jestem, jak zostałem wyposażony. Gwarantuję wam, że jeśli przez 10 minut, wystarczy, że przez 10 minut będziecie rozważali dzieło krzyża i jego związek z waszym życiem, autorytet, w którym się poruszacie, wzrośnie tak, że nie będziecie się w ogóle w żaden sposób obawiali tworzyć. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Szósta cecha tworzenia według Bożego standardu to innowacyjność. W ogóle brak jakiegokolwiek pierwotypu w widzialnym świecie naturalnym. Czyli nie kopiowanie, ale tworzenie sensu stricto, tak? Tworzenie. W Rzymian 4:17 ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, który zaufał, który pożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. To, czego nie ma, powołuje do bytu. Gdzie mieszka dzisiaj Duch Święty? W nas, tak? Kto więc powołuje do bytu to, czego nie ma? My. Każdy z nas. Jeśli jesteśmy świadomi zjednoczenia z Bogiem i tego, że On mieszka w nas, to my dzisiaj powołujemy do bytu to, czego nie ma. Pod warunkiem, że chcemy i pod warunkiem, że się z tym zgodzimy. Wiecie, to jest bardzo ważne. Ja długo sobie rozważałem to po moim nawróceniu, kiedy religia ryła mi jeszcze głowę z jakiejś strony i tak naprawdę to właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Dopiero pełne rozważanie krzyża, mojej tożsamości, świadomości tego, co wykonało się tam na Golgocie, jakby doprowadziło mnie do tego, do tej świadomości, że będąc zjednoczony z Jezusem, to ja powołuję dzisiaj do bytu to, czego nie ma. Ja i każdy z nas, tak? Wiecie, na przykład, jak założyłem firmę konsultingową, założyłem i przez wiarę zacząłem robić pewne usługi, których nikt nie robił. I na które nie było zapotrzebowania. Diabeł od razu przychodził. Pomyliłeś się. Nie chcę tego. Nie jest potrzebne. Ja stanąłem w domu. Spadaj śmiecią. W imieniu Jezusa. Ja zdradzam zapotrzebowanie na moje usługi. Ja teraz ustanawiam firmy, zmiany w firmach i nowe trendy, które powodują, że świat zabiega o mnie. Bardzo szybko Duch Święty zaczął mi pokazywać owoce tych modlitw. Opowiem o tym więcej na warsztatach przedsiębiorczości za 2 tygodnie. Ale to działa. I teraz zastanów się, jak często jest tak, że diabeł próbuje nas doprowadzić do takiego miejsca, pokazuje te rzeczy widzialne, żeby się zatrzymać. Ale ja przez wiarę wcześniej jakby ustanowiłem te rzeczy. I ten rodzaj usług. I dalej szedłem już po prostu krok po kroku dalej, tak? Wierząc, że mogę powołać do bytu to, czego nie ma. Więc jeśli jakiegoś zapotrzebowania dzisiaj nie ma, jakiejś usługi nie ma, to teraz raz, ja tą usługę mogę zbudować i jeszcze mogę stworzyć zapotrzebowanie na rynku. Siódma cecha tego, co towarzyszy tworzeniu według Bożego standardu, no, też kluczowa sprawa, jak wszystkie z nich.
świadomość łaski. Dla przykładu może jeden fragment, Rzymian 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Współdziała we wszystkim. Kiedy podchodzę do tematu tworzenia, chociażby mi wszyscy mówili, że to nie jest potrzebne, ale ja staję na tym objawieniu, które odebrałem i wiem, że nieważne, co mówią inni, nieważne, co widzę dookoła, tak? Ale ja wiem, że coś się zaczyna teraz, bo On współdziała we mną, we wszystkim, współdziała ze mną, współdziała. Wiecie, budowałem sobie wiarę, budowałem sobie przekonanie, że wystarczy, że ja podejmę decyzję, że ja zacznę te rzeczy budować. I ja wiem, że od tego momentu zaczął się jego proces. Na początku diabeł próbował koncentrować moją uwagę na oglądaniu. Zobacz od razu, czy są efekty, czy są efekty, czy coś, czy to tworzysz. Znowu, może się pomyliłeś, wycofaj się, nie trać czasu. Nie pomyliłem się. I gwarantuję Ci, że Bóg współdziała ze mną w tym temacie. Współdziała. Już z tym lecimy, tak? To są te dwa aspekty łaski. Czyli niezasłużona przez człowieka Boża przychylność dla człowieka i Boża zdolność w nas. Boża zdolność w nas. Ja niejednokrotnie naprawdę podchodzę teraz do takich tematów, które na pewno przewyższają moje wszelkie naturalne obdarowania, kompetencje i doświadczenia. I to są, wiecie, bardzo szybkie reakcje, ponieważ kiedy mierzysz się z czymś takim, z takim tematem, musisz podjąć teraz decyzję, tak? Diabeł natychmiast plus lęki twojej duszy pokażą ci wszystkie negatywne rzeczy. A teraz, jeśli to wszystko, co powiedziałem wcześniej, jeśli tym żyjesz, jeśli jesteś tym wypełniony, jeśli w to wierzysz, to śmiało pójdziesz za tym. Powiesz, tak. Tak. Jestem do tego zdolny. Jestem świadomy łaski. Jestem świadomy tego, że w ponadnaturalny sposób właśnie Jezus teraz uzdalnia mnie do wykonania rzeczy, jak nikogo innego. Właśnie mnie. Więc jestem w stanie to stworzyć. Jestem w stanie dopiąć ten temat, jak nikt inny. Jak nikt inny. Ósma rzecz, która cechuje tworzenie według Bożego standardu, to jest stałość i konsekwencja w działaniu. Przeczytam tutaj kilka fragmentów. Pierwszy z Księgi Hioba, 23 rozdział, 13 werset. Lecz On jest zawsze ten sam, któż Go odmieni. Czego On pragnie, to czyni. Lecz On jest zawsze ten sam, któż Go odmieni. Czego On pragnie, to czyni. Tak? Dalej w Hebrajczyków 13,8 czytamy, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Wczoraj i dziś, i jutro i na wieki. Ten sam. Tak? Dalej w Psalmie 89 czytam. 84 i 35 werset. Ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Stałość. Stałość. Z drugiej strony Hebrajczyków 10:39, tak? Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Niejednokrotnie, kiedy jesteśmy w procesie tworzenia czegoś, w świecie widzialnym, to nie powstaje od razu. Tego nie widać. Diabeł, chcąc zatrzymać człowieka, pokazuje wszystkie elementy tego, że tego nie ma. Z każdej strony próbuje bombardować, pokazując takie rzeczy. Konsekwencja w działaniu.
konsekwencja działania. Przyjąłeś objawienie, poszedłeś za tym objawieniem. Nie wycofuj się. Nie wycofuj się i nie gin, pomimo, że jeszcze czegoś nie widzisz. Stań w wierze na to, że to masz. Czyli stało się konsekwencja działania. Dalej. Kolejna cecha. To jest ciekawe. Z jednej strony jest stałość i konsekwencja w działaniu, a z drugiej strony jest udoskonalanie. I to jest tak samo prawdziwe, jak to, że Bóg jest 100% miłością i 100% sprawiedliwością. I że jedno nie wyklucza drugiego, a je uzupełnia, że taka jest jego natura. Tak samo jest 100% stały, jak i udoskonalanie. Jeremiasza, 31 rozdział. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Zawrę z domem judzkim nowe przymierze. Nowe przymierze. Jezus, który ratuje stworzenie. Jezus ratuje stworzenie, tak? Duch Święty w nas. Duch Święty w nas. Wcześniej nie mieli Ducha Świętego w nas. W sobie. Z jednej strony stałość związana z konsekwencją w działaniu. Z drugiej strony udoskonalanie, bo to jest ściśle związane z kolejną cechą, która wiąże się z tworzeniem według Bożego standardu, czyli tak naprawdę z ojcostwem, z nastawieniem na rozwój. Z nastawieniem na rozwój. Czyli tworzenie warunków do rozwoju i do rozmnażania. W pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie czytamy: bo rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobą poddaną. Panujcie. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobą poddaną. Panujcie. Tworząc, tak? Nastawiamy na rozwój, na możliwość rozwoju, na ojcowanie. To są rzeczy ze sobą powiązane. Stałość, doskonalanie i ojcostwo. Kolejna, 11 cecha to odpowiedzialność. Zabezpieczenie stworzenia w ponadnaturalny sposób. To też nie mówienie się samo tylko tworzeniem w taki odpowiedzialny sposób. Zabezpieczenie. Zabezpieczenie. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, w 20 wersecie, Jezus mówi: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To oczywiście nie wyłącza tego, że mamy wolną wolę i że możemy decydować my. Ale ja jestem z wami aż po wszystkie dni. Aż do skończenia świata. Nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę, tak? Prawdziwy ojciec jest zawsze odpowiedzialny za swoje dzieci, za stworzone dzieło. Z tej perspektywy podchodźmy również do tworzenia. Odpowiedzialności. Odpowiedzialności. I dwunasta cecha, bardzo ważna, te wszystkie. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wiecie, ta 12 cecha, nastawienie na sukces. Nastawienie na sukces. Mentalność zwycięzcy. Oczekiwanie wygrane.
Ostatnio mieliśmy z Leszkiem taką rozmowę. Wspominaliśmy sporty, które uprawialiśmy i sposób naszego wychowania. Ja jako młody chłopak trenowałem tenis ziemny. Leszek trenował boks. Wiecie, miałem taki moment, że grałem jak maszyna. Przyjeżdżali i mówili, że w ogóle przyjedź do nas na turniej ogólnopolski, będziesz rozstawiony. A ja w pewnym momencie bałem się wygrać. Bałem się wygrać. Miałem na przykład taki mecz, że prowadziłem w półfinale turnieju z przeciwnikiem 6-0, 5-0 i bałem się wygrać. Zrobiło się pikszy. Ja byłem rozklepany. Nie wiedziałem, co się dzieje. Nikt wtedy nie tłumaczył. Nikt wtedy nie tłumaczył. Tylko wskutek błędów tamtego zawodnika ja ten mecz wygrałem. A tak było wiele razy. W większości przegrywałem. Wiecie, i my wzrastamy w pewnym systemie. Ja też w takim wzrastałem. Moja mama mówiła mi wtedy, kiedy jeszcze nawet do mnie wracałem, mówiła mi, a nie jest ważne, żebyś wygrał. Najważniejsze, że sobie pograłeś. I wiecie, człowiekowi, który boi się wygrać, no to jest miód na serce. To ja leciałem do mojej mamy jak do poczucia bezpieczeństwa. Mamo, mów mi więcej, tak? Nie jest ważne, że wygrał. Ważne, że sobie pograłem, tak? Dlaczego powiedział to samo? Zajął drugie miejsce w turnieju i wracał zły, tak? Bo nie wygrał. Nie zależało mu na tym, że sobie pograł. Wiecie, nie wiem, jak idziemy sobie na tenisa z Przemkiem czy ze Sławkiem, czy jak gra ze swoim synem, to my sobie możemy pograć, jest tak samo szczęśliwy, jeśli ja wygram, czy ja przegram. Ale jeśli ja bym poszedł na zawody dzisiaj, to ja idę na zawody po to, żeby wygrać. No bo po co mam na nie iść? Mentalny zwycięzca. Ale ja to odkryłem w ogóle, tak naprawdę, ja to w ogóle odkryłem dopiero po Nowym Narodzeniu. Cały czas, tak już wbity we mnie mocno, ja sobie przyjąłem jako takie usprawiedliwienie. Bałem się wygrać, więc od razu miałem swojego takiego bałwana. Najważniejsze, żeby sobie pograć. Pograć, to jest takie fajne. Na zawodach sobie pograć. Więc mentalność zwycięstwa i nastawienie na sukces. Kiedy coś tworzymy, kiedy coś tworzysz, nie oczekuj porażki. Oczekuj zwycięstwa. Oczekuj sukcesu. Nie dopuszczaj najmniejszej myśli o tym, że się nie powiedzie, że się nie uda, ale najważniejsze, że próbowałem. Nieprawda. To w ogóle nie ma znaczenia, że próbowałeś. Bo jest, uda się. Wbrew temu to wszystko może pokazywać, krzyczeć i mówić. Uda się, bo ja to tworzę. Ze względu na mnie, na Chrystusa, który jest we mnie. Właśnie tak oddam mu chwałę, tak oddam mu cześć, tak go uwielbię, że stanę tam, gdzie nikt nie stanął. I powiem, uda się, właśnie teraz tworzę. I to będzie działać. I to będzie najlepsze. Nastawienie na sukces. Nastawienie na sukces. I 13 cecha. Bardzo ważna dla nas tutaj. W zasadzie spinająca wszystko, co powiedziałem wcześniej, klamrą, to wiara. Tworzenie z wiarą. Tu na ziemi musimy tworzyć z wiarą. Czyli z pewnością. Z pewnością. Czyli podchodzimy do tworzenia, tak? W autorytecie. W pełnej świadomości, tak? Z nastawieniem na sukces. I z wiarą, że mamy. Że mamy to, co otworzymy, tak? Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Niego, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak? Galacjan 3:26. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To wszystko, co wykonało się na krzyżu, skutki tego, jak my żyjemy dzisiaj, jak my się w tym poruszamy, tak? I też w zasadzie tego, czy my tworzymy,
czy my tworzymy, jest ściśle związane z naszą wiarą. Nasza wiara rozpoczyna ten proces, który się dzieje i te tworzenia. Ona jest kluczowa. Co więc zabija twórczość? Jakie są przeszkody w twórczości? Co zabija twórczość? Pierwsza to lęk. Każda formuła lęku niesie za sobą jakąś formułę śmierci. Każda formuła. Wiecie, lęk przed zmianą, lęk przed nowymi rzeczami jest bardzo częsty lęk. Przez wiele lat życia w pewnych błędach każdy człowiek, aby funkcjonować i nie zwariować psychicznie, musi zbudować sobie pewną doktrynę, pewne wytłumaczenie. Musi potrafić obronić, dlaczego tak jak do tej pory było, jest najlepiej. Lęk bardzo często tym zmianom, tak? Kiedy przychodzi objawienie, przychodzi jakieś przekonanie w tobie do pewnego kierunku, tak? Taki subtelny głos, aby coś zmienić, aby coś zrobić. Jakże często on jest początkowo zagłuszany, tak? Przez ten lęk. I ta od razu ta mądrość, która nie ma nic wspólnego z mądrością, jest tylko jakąś argumentacją, dlaczego przez tyle lat ktoś w takim lęku tkwił. Wiecie, z lękiem to jest w ogóle tak, że to sobie trzeba bardzo głęboko pozaglądać. Bo w wielu takich rozmowach wszyscy mówią, tak, lęk, tak. Ja też tak mówiłem. Wiecie, ja po Nowym Narodzeniu poszedłem do tego tematu bardzo poważnie. Ja mam kilka takich historii. Na przykład, kiedy we mnie wszedł demon lęku. Miałem 6 lat. Byłem u babci. Obok babci mieszkał sąsiad. Poszedłem po niego, żeby iść razem na dwór. On miał na talerzu 8 pierogów. Ja go poganiałem. I on zjadł 2. Jego babcia powiedziała wtedy, wykrzyczała, że jak się nie je, to można umrzeć. W tym momencie załadował się we mnie demon lęku. Wyszedłem z nim na dwór. Po 15 minutach zacząłem go prosić, żeby poszedł i skończył te pierogi. Bo umrze. Patrzył na mnie jak na wariata. Poszedłem do jego babci. Powiedziałem, niech pani go zawoła. Niech on zje te pierogi. No i zawołała. Już miała inne zdanie. Coś tam sobie wypowiedziała. Tak? A ja przez kolejne 2 noce nie mogłem spać. Bo przekonany, że on umrze. Ja w ogóle byłem bardzo zalęknioną osobą. Bardzo. Bardzo. Tylko nauczyłem się z tym żyć. I to, kiedy skończyłem studia i zacząłem, to mówię, realizować się w systemie tego świata, budować korporacje, zarabiać pieniądze. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, bo dopiero w Chrystusie to zrozumiałem, że to, co mnie stymulowało, to lęk przed biedą. Była taka sytuacja kiedyś w moim życiu, pamiętam, byłem już nastolatkiem. Pochodzę z średniego statusu społecznego rodziny, tak, w tym kraju, ale bywało różnie. Pamiętam moją mamę, która jest pielęgniarką, czy była pielęgniarką, teraz nie pracuje, żeby pojechać do szkoły pod miejscowością, w której się wychowywałem, żeby mieć na bilet, musiałem wyprasować stary bilet, żeby jeszcze raz go skasować. W tym momencie wszedł we mnie bardzo duży lęk przed biedą. On mnie przez wiele lat stymulował. Robiłem wszystko, żeby nigdy nie dotknąć takiego stanu. Próbowałem, wiecie, to trzeba głęboko poszukać, tak? Dlaczego tak bardzo na przykład ktoś chce pewne rzeczy mieć, tak? Ja swoje deficyty budowałem w ten sposób. Kiedy sobie kupiłem żyrandol, mogłem z niego popatrzeć, odpychałem. Lęk przed biedą.
nauczyłem się z tym żyć. Kolejna była taka sytuacja. Moi rodzice się rozwiedli. Nie wiedzę, jak poznaliśmy się z Julią. Ale później po moim narodzeniu ponownie wyszli za mąż. Część z was pewnie, znaczy pobrali się, część z was po całym budynku. Ale nie o tym chcę mówić. Te lęk przed biedą i inne lęki spowodowały, że kiedy widziałem moją mamę, która była wtedy w depresji. Leżała na łóżku, płakała. Ja się tym brzydziłem. Dlaczego ona jest taka słaba? Wiecie, to był paniczny lęk we mnie przed słabością. Tak się bałem być słabym. Przez wiele lat uczyłem się, jak stwarzać warunki na zewnątrz, że nie jestem słaby. Jak to robić, jak funkcjonować. I z drugiej strony, kiedy leżała osoba, potrzeby, nazwijmy to, bliska mi osoba, gdy byłem w stanie jej pomóc. Lęk przed słabością. Mówię o tym dlatego, że znowu to nie było, wiecie, religijnego paplania, tworzenie. Jeśli dzisiaj nie tworzysz, możliwe, że się czegoś boisz. I pozaglądaj czego. Co cię stymuluje do tego, co jest teraz, tak? I co cię hamuje przed tym, żeby wejść w nowe rzeczy. Żeby to, co powiedziałem wcześniej, tak? Stanąć na tym. Zacząć tworzyć z wiarą, z autorytetem, z pewnością, tak? Kompletne, uporządkowane rzeczy. Być odpowiedzią w ogóle. Zadziwiać świat. Powoływać do bytu to, czego nie ma. Z pasją, z radością, z mentalnością zwycięzcy. Pokazywać Chrystusa. Zobaczcie, co stworzyłem. Jestem narodzony z Bożego Ducha. Zobaczcie. Poszperajcie, jeśli tego nie robiliście do tej pory. Ja w Chrystusie dowiedziałem się o sobie niesamowicie wiele rzeczy. Ciągle się dowiaduję. Ale to było dla mnie szokiem, jak wiele moich decyzji w życiu, jak wiele kierunków było spowodowane jakąś formułą lęku. Druga rzecz, co zabija twórczość. Brak wytrwałości w wierze. Pierwsza taka rzecz w tej grupie, tak? Chodzenie w oglądaniu. I słuchajcie, ja tutaj mówię o praktycznych rzeczach poruszania się Kościoła, a nie o religijnych klimatach. Jest często tak, że ktoś mówi, pomóc się ze mną o coś. Dobrze. Zgadzamy się w modlitwie. Ja patrzę, co on robi. Przez 30 sekund uwolnił wiarę. Modlił się. Ale właśnie powiedział amen. Otworzył oczy. W 2 sekundy swoimi oczami zaczął szukać. I już nie wierzy. I mówi, że wierzy. Ale już nie wierzy. Bo nie staje na pewności, że ma. Dziękuję. I już wierzenia ma. A ja wiem, że już nie wierzy. Że wyszedł. Szuka. W oglądaniu. Gdzie to jest? Gdzie się modlimy? Chodzenie w wierze definiuje to, że bez względu na to, czy coś się dzieje natychmiast, czy coś się dzieje długofalowo, nie powoduje to żadnego niepokoju, bo jestem pewien, że mam. Jak ja zacząłem namierzać w sobie te rzeczy, bo oczywiście to, co wam mówię, też tak robiłem. Nawet w swojej komorze. Ustanawiałem pewne rzeczy, a później otwierałem oczy. Mówię, szukam. Mówię, nie, bez sensu. Jeszcze raz. Właśnie wyszedłem z miejsca wiary. Szukam. Chcę już. Nie ma znaczenia, czy to jest widzę już, czy będę to widział za jakiś czas. Wiem, że mam. Chodzenie dwa, co się z tym wiąże, z brakiem wytrwałości wierzy, tak? Chodzenie w nadziei zamiast wierzy.
wiecie, te wszystkie takie religijne teksty. Pan zrobi, tak będzie, tak. Bóg to zrobi. No nie. Zrobił w Jezusie wszystko. Ty kontynuujesz dzieło. Wiecie to? Jezus zrobił na krzyżu wszystko i to jest jak w piekrze sztafecie, tak? I przekazał pałeczkę. Narodziłeś się na nowo, bierzesz pałeczkę, tak? Lecisz dalej ty, z Jezusem sobie, tak? Ten czas pierwszego okrążenia, który wykręcił Jezus, tak? Jest jakby ci przypisany, lecisz z tym dalej. Biegnijcie na dwa okrążenia. Ale te wszystkie teksty, pięknie tak ponazywane, jak Bóg zrobił, jak będzie chciał, jak się zmienią okoliczności, jak będzie to, czy tamto, siamto, to w ogóle nie jest wiara. Wiara wie, że już teraz ma. I co mnie obchodzi, że tego nie widać? Co mnie obchodzi, że każda osoba podchodzi do mnie w jakimś temacie i sieje się mi śmierć? Czy zadaje mi pytania, chcą, żebym odpowiedział śmiercią, tak? W ogóle ja mam. Czyli z tym niedowiarstwem, tak? Wszelkie, wiecie, ludzie tworzą definicje wiary, które odpowiadają na ich stany takie psychofizyczne, emocjonalne, tak? To się pięknie nazywa, dużo się pisze, tak? Szczególnie na Facebooku, bzdur na ten temat. Wiara jest spokojna, wiara jest pewna, wiara wie, że ma, tak? Co się wiąże z tym? To jest to, co mówiłem wcześniej. Ta stałość, jeśli wiesz, jeśli coś ustanowiłeś i coś ogłosiłeś, nie wycofuj się. Nie bądź z tych, co się cofają i giną. Nie wycofuj się. Wiesz, że masz już teraz, że masz. I pójdź sobie dalej. Wiecie, ja na przykład wiem, że mam ogromną firmę konsultingową. Ja ją mam. W ogóle nie wybijesz mnie z tego, że mam ogromną firmę konsultingową. Nawet jak będziesz mi pokazywał drobne kroki, które robię teraz. Ja ją mam. Wiem też, że jestem rozchwytywanym mentorem biznesowym, po którym jako ustawiają się kolegi. Że jest się ciężko do mnie dostać. Ja to wiem. A robię sobie dzisiaj różne rzeczy. Robię sobie tak. Ale jestem mentorem biznesu. Świat czeka i dobija się, żeby usłyszeć jedną odpowiedź ode mnie. Jedno zdanie. Nikt mnie z tego nie wybije. Jest to we mnie wbite. 3. Co zabija twórczość? No każda forma religii, tak? Czyli wszelki zasiew śmierci, takiej uczynkowości bez wiary, tak? No tak jak powiedziałem, ta wiara jest spijającą klamrą, ta pewność. 4. Chaos, zamieszanie. To, co mówiłem wcześniej. Porządek jest odpowiedzią na chaos. Tworzymy rzeczy uporządkowane. Uporządkowane rzeczy. Przeklęty, kto dzieło wykonuje niedbale. Niechlujstwo. Ono też ma bardzo różną postać. To niechlujstwo. Tak? Ono zabija twórczość według Bożego standardu. Cielesność, czyli poruszanie się no w ogóle tylko w naturalnym wymiarze. To są wszystko naczynia połączone. To są ściśle połączone ze sobą rzeczy. Naturalny wymiar. Nie podjąłbym się wielu rzeczy, które się podjąłem teraz. Nie podjąłbym się. Jestem świadomy obdarowań, które mam. Jestem świadomy obdarowań, których nie mam. Ale to nie naturalne talenty decydują, w którą stronę ja tworzę. Ja nauczyłem się wykorzystywać, zarządzać talentami. Wykorzystywać je do tego, tak? Ale to, że w danej dziedzinie ja nie mam talentu, nie powoduje, że ja czegoś nie jestem w stanie stworzyć. Kolejna rzecz. Pasywność, brak decyzyjności. Czyli takie gderanie, tak? Ja bym tamto. To można, tak? Podejmij decyzję.
coś w tobie pracuje od dłuższego czasu. Jakieś przekonanie, aby coś stworzyć. Nie wiem, to może dotyczyć różnych w ogóle obszarów życia. To nie dotyczy tylko, nie wiem, tematów biznesowych. Bo coś w tobie powstaje. A ty ciągle oglądasz się wokół, że nie widzisz na to gdzieś tam przestrzeni, tak? A przez, jak masz widzieć, to jest nowe, a przez lata byłeś w zupełnie innych klimatach. Ale podejmij decyzję. Nie bądź pasywny. Nie czekaj, że jutro może rzeczy same zadzieją się w ten sposób, że jutro te okoliczności się zmienią. One się nie zmienią. Mało tego. Jeśli nie będziesz odpowiadał na to przekonanie, to ono będzie słabo. Ja pamiętam, jak podejmowałem decyzję, że też o tym mówiłem, tak? Żeby odejść z tych spółek, z tej kancelarii, którą budowałem przez wiele lat. To raz powstało we mnie przekonanie. A później przez długi czas było opracjonowane. I to nie było tak, że ja przychodziłem kolejnego dnia, wchodziłem do komory, Bóg mówił, no Michał, wracamy do tematu, teraz zrobimy to, to czy to. Nie było. Musiałem uwierzyć. Rozprawić się z lękami. Moja dusza się bała. Diabeł podpowiadał swoje. Patrz na to, co widzisz tutaj. Podejmij decyzję. Na tą decyzję spłynie moc. Jak zastosujesz te wszystkie rzeczy, które powiedziałem wcześniej, wierzę w autorytecie, zobaczysz owoce, to zawsze działa. To zawsze działa. I ostatnia rzecz. Ostatnia przeszkoda to mentalność biedaka. Mentalność porażki. Czyli robię coś, ale ja wcale nie wierzę w to, że mi się w ogóle uda. Czyli nie spodziewam sukcesu. Nie myślę. Zawsze im było tak ciężko. No oni mówią, że trzeba tworzyć, to stworzę. Ale u mnie to nie działa. Przez tyle lat nie działało. To nie działa. Wiara w skończone dzieło Jezusa i absolutne błogosławieństwo i moc płynącą z krzyża. Skończone dzieło Jezusa. Do naszego dzisiaj, życia dzisiaj. Ta moc i błogosławieństwo z krzyża płynie dzisiaj do tych decyzji, do tych kierunków, których się podejmujemy. Jeśli powołujemy do bytu to, czego nie ma. Ale uwierzmy, że to dzieło jest skończone. Że my przejmujemy tą pałeczkę i lecimy z tym dalej. I te wszystkie słowa, że On współdziała z nami ku dobremu, tak? Nigdy nas nie zostawi. Także to jest skazane na sukces. Skazane na sukces. Skazane na sukces. Kochani, to tym chciałem zakończyć, tak? Więc twórzmy śmiało i odważnie według Bożego standardu. Amen. My od września będziemy raz w miesiącu organizować warsztaty wiary. W zasadzie tego nikt nie robił w tym kraju w taki sposób, więc dlaczego będziemy to robić? Dlatego, że Bóg mi kiedyś powiedział, że różne rzeczy będę głosił w życiu, ale że do końca moich dni, kiedy będę chodził po ziemi, będę głosił wiarę. Ja będę tą wiarę głosił. Będziemy tworzyć ludzi, którzy będą wierzyć w to, że woda jest sucha. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób jesteśmy w stanie tylko poszerzyć realnie królestwo. Rozumiecie? Do tego w ogóle potrzeba nam. Twórczość. Ona jest ściśle związana z poruszaniem się w wierze. Wiara jest ze strony mega taką bardzo wielka świadomość jest ludzi. Natomiast w praktyce ja po prostu przez te lata służby, od kiedy służę Bogu, nie, to ja po prostu widzę, że to wszystko jest w powijakach. W powijakach.
Ale ja naprawdę wiem, że my naszą wiarą jesteśmy w stanie stworzyć takie rzeczy, o których jeszcze się w ogóle ludziom nie śniło, w cudzysłowie, rozumiecie? I zrobić to też ze swoim życiem. Ze swoim życiem możemy to zrobić. Gdzie jednym z ludzi, którzy są dla mnie takim największym świadectwem szerzenia Królestwa, to jest John Wesley. Wesley odszedł z tego świata, to on zostawił 300 tysięcy ludzi powiązanych w kościoły. Czy to znaczy? Nikt tego nie zrobił przed nim. To jest szok. To jest 300 tysięcy ludzi na świecie powiązanych w kościoły powiązanych. Nie tam 300 tysięcy ludzi, którzy przyjęli Jezusa. A jego prywatny kościół, gdzie był pastorem w Londynie, nigdy nie przekroczył 20 osób. Tak zwany klub Wesleya. To przeciwna historia. Co ten facet w ogóle zrobił? To był jeden z pierwszych promotorów wiary. Oni jeszcze tak tego nawet nie nazywali, bo oni nie wiedzieli o tym. Oni nie wiedzieli, że są ruchem wiary. Się metodyści, oni się metodyści nazwali. Metodyści. To był ruch wiary. Oni pierwszy raz widzieli, jak ludzie padają pod mocą i nie wiedzieli, co to jest padanie pod mocą. Oni potem, jak ludzie padali pod mocą, to spotykali się i mówili, no oni leżą, no leżą, upadli. Co to jest? Nie wiemy. No to Wesley mówi, no zobaczymy, tylko będą chwalić, jak wstał. A tutaj takie rozpoznania. Też się ruch zielonoświątkowy nie zaczął, a tam masowo górnicy mówili w innych językach na jego spotkaniach. Nie wiedzieli, co to jest. Górnik, kto nie potrafił tam do trzech zliczyć normalnie, jakiś prosty człowiek, raptem jeden, drugi, trzeci, czwarty, dzieci zaczynali mówić innymi językami na spotkaniach, na łąkach. Rozumiecie? Jeszcze nie był czas Azusa Street, to było dużo wcześniej. Przez wiarę. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Tak będziemy szli do przodu. Pomódlmy się, wstanie. Ojcze, ja mówię, że dziękuję Tobie, że Ty nas powołałeś do tego, abyśmy tworzyli w wierze. Abyśmy byli ludźmi, którzy pozostawią po sobie potężny ślad, który będzie też dla innych wzorem naśladowania. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Ojcze, my modlimy się teraz w imieniu Jezusa i my ogłaszamy, że my będziemy tworzyć w wierze. Będziemy czujni i będziemy stabilni w tym, Ojcze. Duchu Święty, ja chcę, żeby to, co było dzisiaj mówione, docierało do głębi serc i było kolejnym klockiem w tym układance. Amen. Usiądźmy, przyjaciele.